Witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim już buildzie do Grimdauna, a dzisiaj zajmiemy się elementalistą, czyli skrzyżowaniem demolicjonisty i szamana. Jest to postać głównie skupiona na obrażeniach takich jednokrotnych z granatu. Granat uderza co 3 sekundy, gdy jest wymaksowany. No i pokażę wam zaraz obrażenia. Na początku może zaczniemy od buffów, czyli tak, włączamy sobie dwa buffy z demolicjonisty, jeden z szamana. I przywołujemy beta. I zaczniemy może od pokazania wam części gameplayowej. Jesteśmy w The Flooded Passage. Chciałem wam pokazać pewną taką trochę tajną lokację, w której można sobie dosyć długo farmić. To jest poziom normal. Ja mam poziom 51. No i udajemy się już tutaj według mapy do tej lokacji, w której będę wam pokazywał samą walkę. No jeżeli chodzi tutaj o ten element, to przeciwnicy są bardzo nisko poziomowi, więc tutaj jedyne co możecie sobie spojrzeć to na ewentualne obrażenia, to było 20 tysięcy. Przy czym oni mają o wiele niższą obronę, więc tutaj będą dużo wyższe obrażenia. Spróbuję może jakiś krytyk tutaj zasadzić. No znowu 20. O, 35 tysięcy obrażeń. I ta postać właśnie wyciska grubo powyżej 30 tysięcy, jeżeli trafi krytykiem. Oczywiście jeżeli przeciwnicy są na wyższym poziomie, to to już się trochę zmienia. Ale ta postać jest właśnie nastawiona na krytyki. No i tak, The Flooded Passage tutaj mniej więcej trzeba odblokować dynamitem. 3 dynamity trzeba przynieść w to miejsce. Pokażę wam jeszcze mapkę. I to jest taka trochę tajna lokacja. The Flooded Passage zazwyczaj się przechodzi, chyba że macie możliwość zbudowania mostu powyżej. Ale zazwyczaj w pierwszym akcie tutaj traficie. No i tą lokację możecie odblokować dopiero po zdobyciu dynamitu. Ale jak ją odblokujecie, to tutaj macie taką krótką lokację ze szkieletami, która pozwala farmić do nawet 50 poziomu i chyba nawet wyżej. Także tutaj można sobie chodzić praktycznie cały pierwszy poziom trudności, aż do 50 poziomu i sobie farmić. Ja mam tutaj wyrżne te szkielety. Zobaczycie więc jak się gra tą postacią. Na prawym przycisku mamy taki moździerz, który strzela co pewien czas różnymi ładunkami, dosyć słabymi, bo on nie jest wymaksowany. No ale jest w stanie coś tam nawet tym przeciwnikom zrobić. Natomiast główne obrażenia są z granatu. Granat tutaj warto zauważyć, ma dosyć niskie pole rażenia, także to faktycznie działa tak z przystawienia albo z rzutu i trafia no, niezbyt wielu przeciwników. Czasami się udaje kilku, jak jeżeli są bardzo blisko albo nas obejdą, można tutaj tak shotguna używać, po prostu spalać w twarz z bliska, ale granat nie ma dużego zasięgu rażenia i nie da się go zwiększyć. Także niestety to jest taki mankament. Drugi mankament jest taki, że mamy te 3 sekundy delayu, to wprawdzie czasami jest zerowane i może rzucić od razu drugi granat, bo mamy taką pasywkę, ale najczęściej jest niestety taki rytm gry co 3 sekundy. Co 3 sekundy tutaj zabijamy, ale między tym trzeba niestety kajtować. No i postać jest niestety dosyć miękka. Ja próbowałem ją trochę stankować, ponieważ strasznie szmaciła, ale jest to praktycznie glass cannon, czyli taka postać, która bardzo dużo bije, ale bardzo szybko pada również. Dlatego też nie jestem teraz na weteranie i nie poszedłem na elitę, tylko pokazuję wam to na normalu. Ta postać jest w stanie zabić nawet bossa ostatniego na weteranie, ale czasami się wiąże to ze zgonem. Aha, jeszcze taka sprawa. Jeżeli jesteśmy właśnie w takiej lokacji trochę dalszej, to warto sobie postawić gdzieś portal. Na wypadek gdybyśmy zaliczyli zgona, to nie musimy biec tak daleko. Możemy po prostu sobie tutaj od razu wrócić z hubu, czyli z wioski i kontynuować walkę. Jeżeli byśmy po prostu zeszli, to się czasami zdarza. Tutaj jeszcze wyrżnę wszystko, pokażę wam bossa. Przejdziemy już do rozkładania postaci na czynniki pierwsze. Jest to dosyć prosto w obsłudze. Praktycznie wszystko robimy granatem, ewentualnie tym moździerzem. Moździerz strzela sam, więc nie trzeba się tutaj nim specjalnie przejmować. Stawiamy go mniej więcej tak w pokoju gdzieś, czy koło pokoju. Na przykład teraz wstawimy tutaj moździerz. Rzucimy granat. No i tam już sobie wszystko się dzieje samo. Tam moździerz strzela, przeciwnicy obrywają. A my staramy się celować w takie ważniejsze cele. Właśnie oberwałem, więc się wyleczę na wszelki wypadek. Wyleczę może tą grupę, no i już boss zabity. Bardzo szybko, miał około 50 poziomu. Z tym bossem mogą być problemy, szczególnie jeżeli was trafi, bo on dosyć mocno bije. Ja tu jeszcze może trochę wyczyszczę, bo tu się jeszcze pewnie coś pojawi. Właśnie. Ja to jeszcze wszystko wyrżnę. Pójdziemy zabrać łupy z bossa i pokażę wam samą postać. I odkład dokładniejszy statystyki. Gwiazdozbiorów i resztę. Zaraz będziemy tutaj się ustawiać. Wstanę sobie tak, żeby nic nie łaziło już więcej. I warto też zauważyć, że na tym guziczku możemy sobie przełączać, jakie itemki będziemy zbierać. Ja zazwyczaj zbieram zielone i wzwyż. O, teraz widać na przykład nawet białe.
Teraz żółte. Teraz zielone. Ja już właściwie zbieram tylko zielone i lepsze. Znaczy sobie jeszcze wszystko pozbieramy. No i tak, jeżeli chodzi o skille, które mamy włączone, to tak jak mówiłem na początku, mamy dwa buffy z demolicjonisty, jeden buff z szamana i peta. Tutaj mamy ten sam relikt, który już wcześniej pokazywałem, to jest wersja z epika. Możemy go włączyć, żeby sobie doładować energię albo zwiększyć na chwilę obrażenia. Ja go nawet teraz nie użyłem, bo nie było takiej potrzeby. No i lewy przycisk to jest granat. Na lewym przycisku dlatego, że czasami jeżeli pobiegniemy i trafimy na przeciwnika i klikniemy na przeciwnika zamiast na ziemię, ten granat od razu zostanie rzucony, od razu nam zabije przeciwnika, który nam stał na drodze, dzięki czemu możemy po prostu iść dalej. Prawy przycisk, no ten moździerz nie jest jakiś super, tutaj widzicie w tej chwili mniej więcej obrażenia, nie wszystkie prawie chyba, bo tutaj jeszcze są w drzewku trzy chyba elementy. On niby potrafi przywalić za jakieś 4000, ale dopiero po maksymalnym rozbudowaniu, a w porównaniu z granatem, który bije o niby 12 do 16 tysięcy plus 2600 plus około 4000 z ognia i plus jeszcze szok, znaczy obrażenia takie wewnętrzne, on wyciska tam 20 tysięcy, 17 tysięcy, 30 tysięcy z krytyku, także to jest bardzo potężny skill. No, w tym momencie ten młodzież nie jest zbyt potężny, ale zawsze jakieś słabe uszy może wyrżnąć. No i teraz tak, przechodzimy może do statystyk. Ta postać daje wszystko w kanik. Chodzi o to, żeby ten granat po prostu trafił i zadał jak największe obrażenia. W związku z tym, że kanik jest wysokie, czyli wymaksowane, w tym momencie widać 50-50, mamy bardzo wysokie offensive ability, czyli pewne trafienie i jeszcze szansa na krytyk. Ona właśnie daje te potężne krytyki i powoduje to, że jeżeli rzucimy granat, to on faktycznie zada obrażenia, ponieważ granat może chybić. Wtedy przez 3 sekundy jest, właściwie nie robimy nic, nawet 6 sekund. To jest tak, czekamy 3 sekundy, rzucamy granat, granat nie trafia, znowu 3 sekundy i przeciwnicy nas leją przez 6 sekund, co powoduje, że zazwyczaj giniemy, bo ta postać niestety nie jest tankiem. Tylko ona musi po prostu rzucić i zabić od razu. Mamy trochę tutaj obrony, znaczy w sensie regeneracji życia. Trochę to pomaga, ale niestety nie można na tym bazować. Jeśli chodzi o resy, to są nie najgorsze, ale i tak ta postać niestety ma za niskie i no po prostu czasami pada. Ona nie jest po prostu jeszcze tankiem. Próbowałem ją trochę stankować, ale nie do końca mi się to udało. Także jeżeli chodzi o statystyki, to wybrałem cunning. Teraz może zrobimy sobie standardowe drzewko. I tak, zacznijmy od szamana. W szamanie koksimy sobie tylko Mogdrogen z Pact i robimy jeden punkcik w Briatorna. Briator jest dość przydatny. On ma w tej chwili 9,5 tysiąca prawie życia, to jest prawie no, ponad dwa razy więcej od nas, więc on sobie trochę tam pochodzi, trochę tam weźmie na siebie przeciwników, wtedy spokojnie możemy w nich rzucać granatami, szczególnie jeżeli to jest boss, to jest bardzo przydatne właśnie na bossy, jeżeli boss zajmie się Briatornem, to my sobie spokojnie rzucamy granaty, bardzo fajna sprawa, dosyć późno go odblokowałem, ale warto go odblokować. Jeżeli chodzi o Morgrodem's Pact, no to jest bardzo fajna generalnie sprawa. Mamy tutaj jeszcze do tego podłączony Giant's Blood, co później pokażę na gwiazdozbiorach, ale daje nam to 34 generacji życia, 6,5 regeneracji energii. To generalnie bardzo pomaga i w utrzymywaniu buffów, i w ładowaniu nam po prostu energii, żeby mieć na granaty, i w leczeniu się szczególnie z trucizn. Jeżeli chodzi o demolicjonistę, czyli główne drzewko, to tutaj mam pewien błąd nawet, ponieważ nie powinienem już w tej chwili mieć żadnych punktów Blackwater Cocktail, bo i tak go nie używam. Powinienem to wyjąć tak naprawdę i włożyć tutaj. Natomiast nasz główny power pochodzi z granatu. Tutaj zobaczcie sobie obrażenia. 12 do 16 tysięcy, prawie 17, 2600 piercing. Do tego podłączyliśmy Flame Torrent, co powoduje, że przy każdym rzuceniu granatu jeszcze rzucamy taki ogień wokół siebie, co było widać wcześniej jak biegałem. Dodam dodatkowo jeszcze niszczy przeciwników, którzy są blisko nas. Później mamy drugi element granatu, czyli około 4000 obrażeń od ognia, jeszcze szansa na dodatkowe obrażenia fizyczne i to właśnie też wyciska te potężne krytyki. Następnie mamy 9500 obrażeń wewnętrznych, no i tam jeszcze jakieś strasznie zwiększone krytyki. To wszystko tworzy bardzo dużą siłę ognia. No i tutaj trzeba 16 punktów, żeby używać granatu, to jest szósty poziom. Czyli już na szóstym poziomie możemy mieć granat na drugim poziomie i w tym momencie ma on chyba kilkaset obrażeń. Ta postać bardzo szybko po prostu niszczy. Ten granat rozwala praktycznie wszystko, jeżeli jesteśmy na szóstym poziomie. Jest bardzo skuteczny. Z innych skilli, no to tak, bardzo przydatny jest jeden punkt w Blast Shield, po prostu żeby go mieć. On czasami się włączy, jak nam spadnie życie i trochę nas tam jeszcze poratuje. I bardzo ważne jest to. To jest taka pasywka, znaczy to jest powiedzmy tak, to jest wszystko buff w tej części. Natomiast ta część buffa jest ważniejsza, ponieważ ta postać zdaje tak naprawdę obrażenia, jak widać,
fizyczne. To niby jest postać ognista, ale ona tak naprawdę zdaje dużo więcej obrażeń fizycznych niż ogniowych. Dlatego ona jest cała zrobiona pod obrażenia fizyczne. I właśnie ta część daje nam 111% obrażeń fizycznych. Bardzo przydatne, zwiększa bezpośrednio nam tutaj efekty granatu. Tutaj również mamy wymaksowane Ulzuin's Chosen, 126% obrażeń fizycznych, bardzo dużo. Także te dwa skille, gdzie to jest pasywka, a to jest aktywny buff, połączenie z granatem dają nam bardzo dużą siłę ognia. Tutaj zacząłem już sobie też maksować pierwszą część, głównie dlatego, że to daje offensive ability. My tak naprawdę nie korzystamy z burn damage i fire damage, niewiele nam to tak naprawdę daje i zżera nam do tego jeszcze energię. Natomiast te 100 punktów do offensive ability myślę, że się przydaje. To jest zawsze jakaś szansa większa na trafienie, zawsze więcej krytyków. Także wprawdzie na początku maksowałem drugą część, ale tą część też można sobie wymaksować. Blackwater Cocktail, jeżeli bardzo chcecie, możecie sobie na początku gry trochę tutaj włożyć i nim po prostu farmić. Ale ja bym szczerze mówiąc przemęczył się do 6 poziomu na ten granat i chodził już z granatem. To właściwie jest do usunięcia w tej chwili. Przynajmniej na tej postaci. Tutaj mamy taki buffek, który nas trochę broni, daje trochę regeneracji życia i oddaje obrażenia. W połączeniu z jego drugą stroną również bije też trochę lightningiem. No warto to mieć, zawsze jest szansa, że coś nas uderzy i trochę się zrani. I tutaj mamy moździerz. Mimo wszystko ja bym go używał. On ma dość sporo obrażenia z ostatniego tutaj rozbudowania, The Big One. To jednak wyciąga prawie 4000 obrażeń. Tutaj jest szansa na stun, czyli może nam zgłuszyć przeciwnika, spowolnić go. Co tam jeszcze? Tutaj chyba nic właściwie. On po prostu chyba, tak, po prostu rani w jakimś tam zasięgu. No po prostu rozkłada to trochę obrażeń na przeciwników jakby bez naszego działania. Czyli kiedy my czekamy na granat, to ten młodzież sobie strzela. On rzeczywiście słabe uszy, jest w stanie wybić jakichś tam bossów czy innych przeciwników. Trochę zrani, trochę nam pomoże. Natomiast musimy bazować na granacie. No i to byłoby wszystko, jeżeli chodzi praktycznie o skille. Ta postać to jest taki grenadier, po prostu chodzi, rzuca granaty i to wszystko. Ja wam może jeszcze teraz pokażę tylko ile ja tak naprawdę wycisnąłem tych obrażeń fizycznych. Tylko muszę to znaleźć. Wydaje się, że tutaj to będzie tak. 582% zwiększone. Także to jest z itemek, w dużej mierze ze skilli. Przypuszczalnie też trochę z devotion, ale to zaraz do devotion przejdziemy. Także no, te obrażenia, które tutaj widzicie, to tak naprawdę już jest przemnożone prawie 6-krotnie. Czyli on tak naprawdę bije jakieś 2000 tym granatem na początku. Znaczy oczywiście przy takim sprzęcie. Natomiast dzięki temu, że mamy takie mnożniki, no to z 2000 się robi tam 12. Dlatego mamy taki duży po prostu uderzenie, takie mocne. Dlatego po prostu ta postać, mimo że wydaje się być postacią ognistą, jeżeli zrobimy ją pod fizykę, to będzie bardzo, bardzo mocno tłukła. To jest w tym momencie jedna z moich najsilniejszych postaci, jeżeli chodzi o obrażenia. Tak, no i teraz przechodzimy, myślę, do devotion, bo to jest takie dość ważne i dosyć złożone w przypadku tej postaci. Zacznijmy może od początku. Tak, ja podłączyłem sobie do moździerza Impa, taki Etherfire. No, on bije około 600 też w zasięgu. Powoduje to, że po prostu wystrzał z moździerza jeszcze zostawia takie baseniki eterycznego ognia, który jeszcze troszeczkę będzie przeciwników smażył. No myślę, że to jest dosyć przydatne, szczególnie na niskim poziomie. Tego Impa możemy sobie zrobić zaraz na początku, to jest praktycznie 6 punktów. I dołączyć go do jakiegoś skilla, na przykład do granatu, albo właśnie do tego moździerza później, czy nawet do zwykłego ataku jakiegoś. Będzie on po prostu pomagał wybijać przeciwników. On jest dosyć mocny, w sumie już na 15 poziomie jest, ale on nawet na początku jest taki dosyć przydatny. No i tutaj po drodze mamy obrażenie od ognia, trochę obrony, trochę odporności na eter. No, w sumie nie najgorsze. Tutaj dla obrony, która w naszym przypadku jest dosyć słaba, ja bym poszedł trochę w regenerację życia, czyli jaszczurka. Praktycznie na każdej postaci mam jaszczurkę, bo jest dosyć fajna. Następnie mamy diabła. Diabeł daje też ogień, trochę tam spiritu, obrażenie od ognia, no to akurat nie dla tej postaci, bo Briar Tor nie bije ogniem raczej, jest raczej pod Hellhounda. Tutaj mamy znowu więcej od ognia, czyli praktycznie ten granat i moździerz trochę tam biją. No i mamy to takie właśnie Flame Torrent. Ja sobie to właśnie podłączyłem pod granat i to jak widać bije 700 plus 1300 burn, czyli około 2000 jeszcze może przeciwników jakiś pobliski dosmażyć. Czyli jak wrzucimy w jednego granatem, ten torrent się wokół nas rozejdzie, to jeszcze jakieś tam niedobitki dostaną około 2000 obrażeń. To jest dosyć fajne, tak pomaga nam trochę w wybijaniu. Nawet jak nie trafimy, to ten ogień się tam rozejdzie i może coś zrani. Następnie mamy świeczkę.
świeczka, czyli światło tego skolara, światło tam jakiegoś. Skolar to jest taki mędrzec, powiedzmy, uczony, o, uczony. Znowu obrażenia od ognia, dodatkowe obrażenia od żywiołów, no czyli w tym przypadku głównie od ognia i też od elektryczności. Trochę regeneracji energii, to też nie zaszkodzi. No i tutaj mamy dosyć fajną odporność na żywioły 8, to się przydaje. Fizik też wpływa na naszą obronę, defensive ability też na obronę, także no ta postać wprawdzie nie jest tankiem, ale w pewnym momencie trochę próbuje być. Tutaj jest wymaksowany Behemoth, bardzo przydatny. Ta postać właśnie nie miała Behemota, ja niedawno cisnąłem od 45 do 51 poziomu, żeby się dało w ogóle nią jakoś sensownie grać i ją wam pokazać. Dlatego właśnie tutaj Behemota jeszcze docisnąłem. Tu mamy regenerację życia, samo życie, szanse na leczenie przy trafieniu, kiedy nas trafią. Tutaj mamy jeszcze więcej regeneracji życia, więcej życia samego, jeszcze więcej regeneracji życia. Także no ta postać wprawdzie regeneratorem nie jest, ale ma te 130 regeneracji, no przynajmniej tyle. Tutaj mamy maga, który jest bardzo zrobiony pod obrażenie od ognia. Mimo że nasza postać tak do końca ogniem nie bije, to jednak troszeczkę to zwiększa obrażenie od granatu i od moździerza. Następnie tu mamy znowu bardzo fajną obronę, taką samą jak poprzednio, taką samą jak tutaj, mniej więcej. Również defensive ability i elementary resistance, no to w sumie 16% na żywioły. Następnie mamy odporność na sam ogień, co też myślę nie zaszkodzi, przynajmniej od ognia będziemy mniej dostawać. Następnie jakbyśmy to dalej rozbudowywali, to tu mamy jeszcze więcej ognia, dodatkowy efekt, który możemy sobie tam pod coś podłączyć, na przykład możemy to chyba do Briartona dołączyć, żeby sobie tym bił. Można też podłączać niektóre skille pod pety. No i tutaj by było jeszcze więcej burn damage, dosyć sporo nawet. No, myślę, że docelowo ta postać jakieś tam obrażenia od ognia jednak będzie robić, nawet teraz trochę robi. Więc to myślę, już bym sobie skończył. Ja już tak powoli będę chyba szedł w tego maga. No a pozostałe chyba tutaj wszystkie już wam pokazałem. Tak, także to dosyć proste gwiazdozbiory. Dwa takie malutkie pod ogień. Ten bardziej defensywny. Behemoth ewidentnie defensywny. Mag powiedzmy tak trochę rozwojowo. No i jaszczurka standardowo, bo czemu by nie wziąć. Także tak to mniej więcej wygląda. I teraz jeszcze ostatnia sprawa, to będzie sprzęt. Zobaczmy, co mam założone. Więc tak, przede wszystkim bardzo dużo physical damage. Mamy je w butach, w rękawicach. Tu akurat mamy dwa do granatu, więc dlatego to wziąłem. I szansa na odpalenie tej kanister bomby. To też fajne, zawsze trochę tam przeciwników podtłuczę. Następnie mamy 30% do wszystkich obrażeń, czyli fizyczne również. Fizyczne obrażenia w czarmie i w augmencie i w samej itemce. I plus 1 do wszystkich skilli dla demolicjonisty, dlatego to generalnie wziąłem. W ringu mamy 40 znowu fizycznych, 28 fizycznych plus 25 z augmentu. W broni mamy też fizyczne, broń właśnie nie ma znaczenia, bo broń w ogóle nie bijemy. Natomiast, nie wiem czy tam wpływa jakoś broń, chyba... Nie, broń nawet chyba niespecjalnie wpływa, trochę na flintolent wpływa, ale to tyle co nic. Także właściwie obojętnie jaką broń mamy, ważne żeby miała dobry mnożnik. Ona ma też do fizyk trochę, co tam jeszcze spirita zwiększa offensive ability, także to też bardzo dobrze. No i tutaj mamy też Chipped Claw razy 2, to jest kolejny 24% fizycznych i mamy dwa razy włożone augmenty zielone do też fizycznych obrażeń i internal trauma. To wszystko zwiększa obrażenia z granatu. Następnie w klacie mamy, co my tu mamy takiego użytecznego? No klata taka sobie, ale ma trochę cunning. 4% cunning to nam znowu zwiększa tutaj ten współczynnik, czyli znowu więcej offensive ability, więcej krytyków. No zbroja taka sobie, ale nic lepszego nie miałem. Trochę odporności daje za to. Gacie, znowu fizyczne obrażenia, pasek, no tutaj nam niespecjalnie poszło, ale odporność na żywioły, to się przydaje, trochę tak defensywnie, no i trochę życia. I medal, to jest mydło powidło, ale przede wszystkim 40% do fizycznych, także jak widać duży nacisk na fizyczne. I teraz szybko jeszcze raz omówię tylko same czarmy. W hełmie mamy ektoplazmę, żeby mieć więcej energii i większą regenerację energii, dzięki czemu mamy dużo tych granatów. Tutaj tak, Vicious Jawbone to jest takie troszeczkę lepsze od standardowych Rolling Bladów, które zazwyczaj wkładamy. Tutaj mamy dwa Rolling Blady, tu akurat jest Wardstone do odporności, ale bardzo często się właśnie wkłada same Rolling Blady, bo one dają Physical Damage i Offensive Ability. Natomiast ten Jawbone daje nam więcej Physical Damage, dodatkowe jeszcze obrażenia wewnętrzne i samo Cunning. Wprawdzie nie zwiększa Offensive Ability, ale zwiększa Cunning. Cunning znowu potem jest mnożone przez procentowe mnożniki, także to też fajnie. Także tu generalnie idziemy w obrażenia jak najbardziej z tych czarmów. Wszystkie tutaj te czarmy, ten jest pod obrażenia, ten jest pod obrażenia,
te dwa są pod obrażenia. Ten też jest pod obrażenia. Tutaj jest pod obronę. Zatem tak, w pasku mamy Rigid Shell, to jest trochę fizik. I odporność na co? Na błyskawice. W sumie nie najgorsze. W butach mamy standardowo 10 regeneracji życia, to jest przydatne. W gaciach mamy znowu odporność na trucizny, tym razem Antivenom Salp i trochę regeneracji, nie zaszkodzi. Kolejna taka sama jest w klacie. No i zostały nam jeszcze dwie, w rękawicach dałem Holy Inscription, on ma Offensive Ability i trochę odporności, więc myślę, że całkiem dobre. I w tym potężnym ramienniku mamy Resilient Plating, czyli odporność na piercing. Dzięki temu nasze odporności są dosyć dobre. No tutaj mamy słabszą na Vitality i Ether, ale mamy dość sporo na chaos, dość sporo na strzały, na żywioły, no mogłoby być lepiej, ale nie jest najgorzej, trochę mamy z tych devotion naszych, z gwiazdozbiorów. Gdybyśmy tego nie włożyli, to ta postać by szmaciła jeszcze bardziej. I tak szmaci, ale no się w tym szmaci trochę mniej. Jeżeli chodzi o defensywną ability, no to tutaj nie jest najgorzej, niby tam mogą nas nawet chybić, ponad 1000 to jest całkiem sporo. Ale też zajęło mi dużo czasu, żeby tyle wycisnąć. Ta postać, no, chciałaby być tankiem, ale nie bardzo jej się to udaje, natomiast na pewno jest DPS-em. Także tak to wygląda. To jest grenadier, elementalista, szaman skrzyżowany z demolicjonistą, z bardzo dużymi obrażeniami, niestety trochę szmacący. Także tą postać chciałem wam pokazać, a w następnym odcinku myślę, że zajmiemy się jeszcze jednym DPS-em, a później już przejdziemy do kolejnych postaci, takich może trochę bardziej niskolevelowych, trochę może inaczej zrobionych. Natomiast z głównych to chciałem wam pokazać właśnie tego regeneratora ostatnio, tutaj mojego grenadiera i myślę, że w następnym odcinku będzie Nightblade. Także to byłoby wszystko w tym odcinku, dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia w kolejnych materiałach.